Witajcie moi drodzy, z tej strony Ewa z kanału kochamzabawki.pl. Tym razem przygotowałam dla Was nowość od firmy EP. Kojarzycie na pewno te misie, prawda? Tym razem mamy serię drugą. W serii drugiej przygotowano aż 6 różnych misiów, episiów. Ja przy sobie mam 4. Różowego, niebieskiego, czerwonego i fioletowego. Dzisiaj otworzę różowego i zobaczymy, jak działają misie z serii drugiej. Otwieram to cudne opakowanie w kształcie misia z uszkami i zobaczymy, jak wygląda nasz miś epiś. Oczywiście możemy go głaskać, karmić, bo do każdego zestawu dołączona jest buteleczka i możemy też zabierać go ze sobą, gdzie tylko chcemy. Na pewno bardzo chętnie pójdzie z Wami do szkoły. Wystarczy przyczepić go za pomocą takiego bryloczka. Ja otwieram w końcu mojego misia epicia i już się nie mogę doczekać, jak będzie sobie funkcjonował. Ta-dam! Jest już mój słodki miś epiś. Zobaczcie, jakie ma fajne serduszka na łapkach, na nóżkach i na rączkach. No i oczywiście przesłodką buzię i czarny nosek. A z tyłu wygląda w ten sposób. Oczywiście ma mały głośniczek, co oznacza, że będzie do nas mówił. Zobaczymy co. Wystarczy, że wyjmiemy taką plastikową zawleczkę i przesuniemy włącznik. Uwaga! Mamo! O, nazwał mnie mamą. Mamusiu! Ojeju, jaki słodki, prawda? To co? Ciekawe, czy jest głodny. A może go pogłaszczemy? O, płacze! Trzeba się nim zaopiekować. Widzieliście? Nie dość, że mi powiedział, że mnie kocha, to jeszcze zaświecił noskiem. O, one są naprawdę przecudne. Skoro mój różowy miś epiś czuje się moim dzieckiem, bo mówi do mnie mamusiu, no to muszę się już nim zaopiekować, prawda? A jak opiekujemy się dziećmi, to o czym nie możemy zapominać? No oczywiście o tym, żeby je nakarmić. Dlatego biorę buteleczkę i uwaga, będziemy karmić misia episia. Zobaczymy, co się stanie. Uwaga, karmimy. Ojej, nie płacz. O, uspokoił się. Kocham cię, mamusiu. Ja też ciebie kocham, misiu. Zobaczcie, możemy naszego misia episia, tak jak mówiłam, przypiąć do torby. Wystarczy, że weźmiemy nasz breloczek i przyczepimy go w ten sposób. Trzeba trochę nacisnąć. Wow, to jest mocny zatrzask, to znaczy, że na pewno nie zgubicie swojego misia, gdy przyczepicie go do torby albo do plecaka. Ja tu się jeszcze trochę pomęczę. O, dobra, super, udało się, kliknęło i zobaczcie, miś jest bezpiecznie przyczepiony. O, nie płacz! Widzicie, jak się nim nie interesujecie? To zaczyna płakać, a jak go głaszczecie, to mówi Wam, że Was kocha i świeci swoim czarnym noskiem. Dokładnie tak. I pamiętajcie, trzeba nie zapominać o tym, że misia trzeba nakarmić. Twojemu misiowi możecie oczywiście zaoferować towarzysza, którego też trzeba pamiętać, żeby karmić, głaskać, no i opiekować się nim, bo inaczej zaczną płakać. Ja mojego różowego misia wzbogaciłam o misia niebieskiego i mam teraz swoje 2 misie. Oczywiście mogę je nosić razem i razem się nimi opiekować. A dodatkowo, jeśli chcielibyście zobaczyć inne kolory, wszystkie są dostępne na opakowaniu. Ja pokażę Wam te. Ja mam jeszcze misia fioletowego i czerwonego. Ale jak odwrócimy pudełko, to zobaczymy wszystkie dostępne 6 kolorów. Zobaczcie, mamy
misia niebieskiego, czyli tego, którego mam tutaj. Ja wygląda w ten sposób. Dodatkowo możecie wybrać misia czerwonego, fioletowego albo trzy odcienie różowego. Różne odcienie, które Wam się będą podobać najbardziej. No i oczywiście jak już kupicie misia Episia, nie zapominajcie o tym, żeby się nim opiekować, bo w końcu to będzie Wasze dziecko.